W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przywitajmy Maryję. O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, kocham Cię. O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, kocham Cię. O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, kocham Cię. O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. Fragment z Dzienniczka Świętej Faustyny, który już dzisiaj czytałem, ale dla tych, którzy dojechali, aby być teraz z nami, aby się modlić. Uroczystość niepokalanego poczęcia. Przed Komunią Świętą ujrzałam Matkę Najświętszą w niepojętej piękności. Uśmiechając się do mnie, powiedziała mi: córko moja, z polecenia Boga mam ci być w sposób wyłączny i szczególny matką, ale pragnę, abyś i ty szczególnie była mi dzieckiem. Pragnę, córko moja najmilsza, abyś się ćwiczyła w trzech cnotach, które mi są najdroższe, a Bogu są najmilszymi. Pierwsza, pokora, pokora i jeszcze raz pokora. Druga cnota, czystość. Trzecia cnota, miłość Boża. Jako córka moja musisz szczególnie jaśnieć tymi cnotami. Po skończonej rozmowie przytuliła mnie do swego serca i znikła. Maryjo, witamy Ciebie, Matko Niepokalana, Niepokalanie Poczęta. Jesteś z nami, a przede wszystkim z Twoim Synem. W tej godzinie łaski dla całego świata, godzinie świętej, godzinie Maryi, to jest Twoja godzina, Twój czas, który chcemy przeżywać z Bogiem i z Tobą. Świadomi tego, że nasze intencje nie zawsze są dobre, modlimy się w Twoich intencjach. Razem z Tobą, tak jak Ty, sercem, z miłości do Jezusa, z miłości do Ciebie, z miłości do Kościoła, do ludzi. Ten czas więc chcemy ofiarować Tobie. Chcemy wynagradzać, dziękować, przepraszać, ale także właśnie prosić, wielbić, wysławiać, bo tak wiele otrzymaliśmy od Boga dzięki Tobie i tak wiele jeszcze wierzymy, otrzymamy, za co już teraz jesteśmy bardzo, ukochana Matko, Tobie wdzięczni. Prosimy, abyśmy mogli dołączyć się do Twojej modlitwy. Ty masz swój różaniec, matczyny, niebiański, a my swój, ale też niebieski, powiązany z Tobą. Niech nasze myśli, słowa, czyny, serce będą jedno z Jezusem i z Tobą. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, czego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, gdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o miłość do serca Jezusa. Zdrowaś Mario, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. O miłość do serca Maryi. Zdrowaś Mario, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O miłość do ludzi, do Kościoła. Zdrowaś Mario, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Odmówimy tak zwany różaniec fatimski. Tajemnica pierwsza, fatimska. Anioł pokoju przygotowuje dzieci na przyjście Maryi. Po imieniu Jezus jest dopowiedzenie, który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Jeżeli ktoś z Was chciałby poprowadzić, to teraz będzie można. Nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi
zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O mój Jezu, czynię wszystko z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i na wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Amen. Maria, la 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 Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Druga tajemnica fatimska. Maria w Fatimie objawia swoje niepokalane serce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Amen.
O mój Jezu, czynię wszystko z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i na wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Malaj, malaszaj, maratala, szalalalala, hadalaj, machano. Ave, ave, ave Maryja, ave, ave, ave Maryja. Trzecia tajemnica fatimska. Maryja ukazuje tajemnicę piekła i prosi o modlitwę za grzeszników, więc teraz szczególnie módlmy się za nich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O mój Jezu, czynię wszystko z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników
i na wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Amen. La shalai malaver halan, firi sole le 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 le, shalai shalai. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Czwarta tajemnica fatimska. Maryja zapowiada prześladowanie Ojca Świętego i Kościoła, więc właśnie módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, za cały Kościół, szczególnie w Polsce, aby został odnowiony, rozpalony na nowo ogniem miłosiernej miłości Jezusa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O mój Jezu, czynię wszystko z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i na wynagrodzenie za grzechy popełnione
przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekam. Amen. Shalla Maria, veriose, lelelelele, shalla veheta, la 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 la. Ave, ave, ave Maria. Ave, la 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 la, ave, ave Maria. Piąta tajemnica różańca fatimskiego. Zwycięstwo niepokalanego serca Maryi. Módlmy się o to zwycięstwo, przede wszystkim duchowe, ale także zewnętrzne, widzialne, że serce Maryi zwyciężyło, zwycięża i będzie zwyciężać wszelkie zło tego świata. Módlmy się również za tych, którzy prosili nas o modlitwę, którzy do nas przyjeżdżają, którzy nas wspierają. Też modląc się za naszą wspólnotę, abyśmy pokonali wszystkie trudności i mogli dalej owocnie, gorliwie posługiwać w Kościele dla dobra wielu, bo jesteśmy w sercu Kościoła i zawsze będziemy. Teraz proponuję, żebyśmy tą dziesiątkę różańca wspólnie zaśpiewali, świadomi właśnie tego, że nadchodzi zwycięstwo Maryi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie tym, którzy bardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O mój Jezu, czynię wszystko z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i na wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Marii. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają. Amen. Szala Maria, veria sole, ja la 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 la. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. I jeszcze do świętego Michała za Kościół. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości, cackom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. Wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne złe duchy, dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. I jeszcze fragment z dzienniczka, drugi, dotyczący uroczystości niepokalanego poczęcia Matki Bożej. Od samego rana czułam bliskość Matki Najświętszej. W czasie mszy świętej ujrzałam ją tak śliczną i piękną, że nie mam słów, abym mogła choć cząstkę tej piękności wypowiedzieć. Cała była biała, przepasana szarfą niebieską, płaszcz też niebieski. Korona na głowie, z całej postaci bił blask niepojęty. Jestem królową nieba i ziemi, ale szczególnie matką waszą. Przytuliła mnie do serca swego i rzekła: ja zawsze współczuję z tobą. Odczuła moc nieskalanego jej serca, która się udzieliła duszy mojej. Teraz rozumiem, dlaczego od 2 miesięcy przygotowywałam się do Niego i z takim utęsknieniem wyglądałam święta tego. Od dziś staram się o jak największą czystość duszy, aby promienie łaski Bożej odbijały się w całej jasności. Pragnę być kryształem, aby w oczach Jego znaleźć upodobanie. W dniu tym również ujrzałam pewnego kapłana, którego blask otaczał spływający z niej. Widocznie dusza ta kocha niepokalaną. Adonai maleja vele sholai, alalalalalalai, alalalalai, aria maralelo, alalalalalai, salla maria, maria, alalalalai, Adonai verio selo, 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 Adonai, Adonai,
Adonai Maria sole le 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 Maria Maria le lol Shalala la 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 ya la 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 Santa Maria le 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 Alleluia la 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 Ari 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 ari. A teraz jeszcze odmówimy koronkę do krwawych łez Maryi. Powiem, jak to będzie wyglądać. Taka też mała zmiana w tej modlitwie, bo żeby łatwiej było nam się modlić, szczególnie tym, którzy jeszcze nie znają tą koronkę do krwawych łez Maryi. W jednym z objawień Matka Boża, zresztą te objawienia są zatwierdzone przez Kościół, poprosiła, żeby tą modlitwę odmawiać, szczególnie gdzie jest taka ciężka walka duchowa ze złem. I obiecała, że przez wzgląd na jej krwawe łzy, jej Syn szczególnie wysłucha próśb wołających. A szczególnie również pocieszajmy przez tą koronkę Maryję, duchowo ocierając jej krwawe łzy, które płyną z jej oczu. Bo świat nie jest lepszy, ale coraz gorszy. A my chcielibyśmy, jako jej dzieci, które pragną ją kochać gorącą miłością i służyć jak najlepiej, właśnie w ten sposób też powiedzieć: Maryjo, Matko ukochana, nie płacz. Jesteśmy z Tobą, będziemy chcieli być zawsze z Tobą, a przede wszystkim z Twoim Synem. Więc na początku odmówimy tak jak na koronce: Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, pod Ponckim Piłatem, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, jego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. W Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Pierwszą modlitwę, która się odmawia na dużych paciorkach, tych pojedynczych, ja sam odmówię. Chyba że ktoś już zna tę modlitwę, to może dołączyć tej drugiej części tej modlitwy. Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej umiłowała Cię już tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. I teraz będą na siedmiu paciorkach, tych mniejszych, takie słowa. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze, aby łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. 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 Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze.
Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej umiłowała Cię już tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej umiłowała Cię już tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej umiłowała Cię już tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej umiłowała Cię już tu na ziemi. Nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej umiłowała Cię już tu na ziemi. Nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej umiłowała Cię już tu na ziemi, nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki.
Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Może zaśpiewajmy tą pieśń do Maryi. Maryjo, pełna wiary. Maryjo, pełna wiary, pokory, cichości, słuchałaś Świętego Ducha i czekałaś cierpliwie. Naucz mnie takim być, cierpliwym, łagodnym. Mamo, oddaję się Tobie pod opiekę. Maryjo, pełna wiary, pokory, cichości, słuchałaś Świętego Ducha i czekałaś cierpliwie. Naucz mnie takim być, cierpliwym, łagodnym. Mamo, oddaję się Tobie pod opiekę. Marysia, pełna wiary, pokory, miłości, słuchałaś Świętego Ducha i czekałaś cierpliwie. Naucz mnie takim być, cierpliwym, łagodnym. Mamo, oddaję się Tobie pod opiekę. Maryjo, Tobie się pragniemy, ukochana Matko, pełna wiary, na końcu tej godziny świętej, godziny Maryjnej, Twojej godziny, oddać, poświęcić siebie, naszych bliskich. Czynimy to często, ale teraz wyjątkowo. Powtarzajcie za mną. Maryjo, niepokalanie poczęta. Ty dzisiaj wezwałaś nas do tego miejsca, abyśmy wielbili Trójcę Świętą za dar, za przywilej Twojego niepokalanego poczęcia. Nasze serca się radują tym, jak Bóg bardzo Cię wywyższył. Chcemy należeć do grona Twoich dzieci. Chcemy spełniać Twoje prośby. Chcemy być posłuszni Bogu tak jak Ty. Chcemy walczyć ze złem i zwyciężać. Chcemy głosić Królestwo Jezusa. Dlatego każdy z nas oddaje się Tobie. Maryjo, oddaję się Tobie. I wszystko, co mam, należy do Ciebie. Oddaję Ci także moich bliskich, przyjaciół i znajomych. Ukryj nas głęboko w Twoim sercu. Okryj swoim matczynym płaszczem, abyśmy byli niewidzialni i niezwyciężeni dla zła. Abyśmy dołączyli do grona aniołów, którzy nieustannie służą Bogu i Tobie. Chwała Tobie, Maryjo. Dziękujemy Ci.
Ufamy Tobie. Kochamy Ciebie, Matko. Teraz i na wieki. Amen. Maryja, podobnie jak w przypadku świętej Faustyny, do niektórych z nas i tych, którzy będą słuchali tej modlitwy, szczególnie Maryja do nich przychodzi, przytula do serca, okrywa swoim płaszczem, pociesza i umacnia. Nie bój się, nie zginiesz, bo Maryja jest przy Tobie. Nie smuć się. Maryja Cię wspiera i jesteś w dłoniach Maryi ukryty. Jesteś ukryta w sercu Maryi. Także będzie przez serce Maryi teraz wiele uzdrowień, które Maryja wyprosiła nam. Bo wielu bardzo cierpi, choruje, jest poranionych, połamanych, zranionych. Doświadczycie uzdrowienia. Maryja przychodzi do nas wszystkich, ale to prawda, do niektórych szczególnie, bo oni najbardziej potrzebują miłości Maryi, bo są najbardziej właśnie przygnębieni, słabi, osamotnieni. Maryja jest przy Tobie. Nic Cię nie grozi, bo Maryja jest przy Tobie. Ona Cię poprowadzi. Daj się poprowadzić Maryi. Twoje serce należy do Maryi. A jej serce jest przez miłość ukryte w Twoim sercu. Maryja błogosławi Twoje chore ciało. Maryja błogosławi Twoich bliskich, Twój dom, Twoją pracę. Maryja widzi, jak gorąco się modlisz i to są dobre modlitwy, podobają się Maryi. Mimo, że uważasz, że te modlitwy nic nie dają, że są puste, że są pełne udręki, bólu, ale Maryja przyjmuje te modlitwy, one są bardzo piękne. Bardzo Maryję wzruszają Twoje modlitwy. Pan Jezus przez Maryję uzdrawia oczy wielu osób, które cierpią na problemy z oczami. Na bóle głowy też są uzdrawiane te osoby. Osoby, które cierpią na różne problemy, zaburzenia związane z nerkami, układem moczowym, Maryja również uzdrawia w imię swojego Syna. Jest wiele uzdrowień osób, które bardzo zostały skrzywdzone przez osoby czy osobę. Wiele jest teraz uzdrowień z tym związanych. I też takie słowo czasem przebije Twoje serce miecz boleści, bo dlatego, że jesteś córką Maryi, a więc którą Bóg chce upodobnić do Maryi właśnie przez te różne boleści, ale one przeminą. Pocieszenie Twojego serca będzie większe po tych boleściach niż wszystko inne. Maryja jest przecież pocieszycielką strapionych. Maryja cieszy się, że może na Ciebie liczyć. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź przez to tchnienie. Bądź obecny w nas. Przyjdź, Duchu Święty. Kiedy Jezus przyszedł do apostołów po zmartwychwstaniu, tchnął i przyszedłeś, Duchu Święty. Więc ten gest jest to gest Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź. Przyjdź przez to tchnienie. Jeszcze mocniej, jeszcze bardziej. Niech stąpi na nas Twoja moc, moc Najwyższego. Niech nas osłoni Twoja moc, Twoje skrzydła, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Panie, błogosław dzieci i to
tu obecne i te, za które się modlimy, i te, które będą ze swoimi bliskimi słuchać tej modlitwy, niech doświadczą wielkiej radości, wielkiego napełnienia, rozpalenia. Maryja również w czasie tej modlitwy wiele osób uzdrawia z ciężkich chorób nowotworowych, różnych wirusowych zapaleń, chorób też wirusowych. I też taka myśl, takie poznanie Maryi, która przychodzi do domu i takie słowa: lubię przychodzić do Twojego domu. Dobrze mi w Twoim domu, moje dziecko. Też takie słowa: niech pozwól, aby Twoje usta płonęły ogniem, który rozpalam w Twoim sercu, a przez usta, przez dobre słowa, słowa miłosierdzia, będę je przekazywać innym. Twoje serce i usta płoną.